Cześć, witam Was w moim kawałku ogrodu. Dzisiaj kilka słów o takiej roślinie jak hebe. Jest to roślina zimozielona, tak więc w zimę mamy zauszać zielone liście. Są różne odmiany, ta akurat jest taka, że ma liście zielone, kwiaty ma białe. Są też takie, które mają kwiaty różowe, fioletowe, paleta kolorów. Są też takie, które mają na przykład listki z taką obwódką czerwoną. Też ślicznie wyglądają. Ja hebę sadzę na jesień. Mówią też, że można na wiosnę, podejrzewam, że tak. Gdyż jak to wszystkie rośliny, które sadzimy z doniczek, można sadzić praktycznie cały okres prócz zimy. Hebę jest rośliną, która lubi towarzystwo róż, rosów, kwaśnolubne jest to słowo. Najlepsza ziemia do tego to ja robię taką mieszankę, piach, ziemia kwaśna i zwykła ziemia kwiatowa, ogrod lub ogrodnicza. Wszystko po pół i taką ziemię właśnie stosuję. Hebe się pięknie zmieni korzenia, nie choruje. Można dodać troszeczkę kory, wymieszać z tą ziemią, nawieszać korę. Jeżeli chodzi o nawożenie, no to na jesień, można nawet rozpocząć już przed jesienią, pod koniec sierpnia, zastosować nawozy nieazotowe, bogate w fosfor, potas, tak żeby przygotować roślinkę do zimowania. Ja w tym roku nie będę dawał tego nawozu, już jest późno, mamy listopad, więc nie ma sensu. Dam na wiosnę nawóz azotowy, dwa razy, powiedzmy trzy razy, powiedzmy kwiecień, tam pierwszy raz nawóz azotowy, granulowany. Następnie dam, powiedzmy lipiec i początek sierpnia. I taka roślinka powinna ładnie kwitnąć. A na, tak jak powiedziałem wcześniej, na jesień dajemy nieazotowe, tak żeby przygotować roślinkę do zimowania. Dobrze, zacznijmy ją sadzić może. Ja już mam taką właśnie mieszankę ziemi wykonaną. Troszeczkę kory sosnowej. Tak wiemy, należy dobrze roślinkę namoczyć najpierw, żeby nam wyszła z doniczki, żeby nie uszkodzić korzonków. Korzonki te, co wychodzą, można oderwać, jeśli się nie stanie. No i oczywiście luzujemy. Ja używam nożyka, żeby jak najmniej uszkodzić te korzenie, a żeby ją luzować. Ona już wtedy jest w miarę luźna. Przypominam, że jest topa, więc ona już tak bardzo ukorzeniać się nie będzie. Jednakże nie stanowi to przeszkody, żeby ją postawić. Garstka jest chory. Mieszamy z tą ziemią. Tak jak powiedziałem, roślina jest taka, że lubi towarzystwo kwaśnolubnych roślinek, rosy, lawenda, róża. Wzrost, jaki osiąga u nas, to jest 50 do 80 cm. No, słyszałem, że takie osiągają 80 cm. Widziałem. W naturalnym klimacie osiąga nawet 2 metry, ale to w naturalnym klimacie jest to Ameryka, to jest wyspa południowa. Ubijamy, pozostawiamy delikatne zagłębienie, tak żeby woda ściekała i ją ładnie nam nawadniała. Co to stanowisko, jakie możemy wybrać, jest to słoneczne lub słoneczne stanowiska. Jak nie mamy takiego, może być półcieniste, ale no niestety cieniste nie może być. Najlepsze jest słoneczne. Ja tutaj mam takie półcieniste, bym powiedział bardziej, chociaż też nie do końca,
jest więcej słońca niż ciebie. Mamy rysunkę, posadzono. Można przyjąć albo wątpliwą, jak to ma. Jak nie ma, to też się nic nie stanie. Nawet kora. Zabezpieczyć roślinkę przed zimą, żeby nam nie zmarzła. Takie rośliny, które sadzimy pierwszy rok po posadzeniu, wszystkie należy okrywać. Może to być kora sosnowa, mogą to być drociny, mogą być to liście, może być to idliwie z lasu. Chodzi o to, żeby nam roślinkę, zabezpieczyć, żeby nam jej nie wymroziło. No i mamy posadzone rośliny. Hebe jest piękną rośliną, wszyscy dobrze o tym wiedzą. Dużo osób się pyta, co, jak, kiedy sadzić. Sadzić można cały okres, doniczki, ale najlepiej posadzić na jesień. Tak, żeby na wiosnę roślinka już była ukorzeniona, żeby nam ładnie zakwitła, tak, żeby mogła pokazać, na co ją stać. No dobrze, to dziękuję bardzo. Zapraszam na następny odcinek. Zobaczymy, o czym. Może tym razem o jakichś chryzantemach albo astrach. Generalnie podobne roślinki też. Dziękuję bardzo. Łapka w górę i cześć. Zapraszam na następny odcinek.